Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy partię Mistrza Świata. Tala. Obiecałem panu Bobiemu, że będzie partia Tala. No to daję partię Tala. Partia grana w półfinale Mistrzostw Związku Radzieckiego w Rydze w 1955 roku. Wtedy młody, jeszcze bardzo młody Michał Tal gra białymi, czarnymi gra Siemion Furman. Dokładnie nie wiem, kiedy Siemion Furman został arcymistrzem, ale Siemion Furman jest, znaczy był człowiekiem o niezwykłej wiedzy szachowej i został przydzielony do nauczenia dobrej gry w szachy Anatola Karpowa. Co ciekawe, Anatol Karpow mówił, że to nie były jakieś takie nauki, że mistrz uczy, uczeń słucha, tylko że z Siemionem Furmanem rozmawiali o szachach. Otóż to, Siemion Furman pokazywał pozycję, a potem oni rozmawiali. Znowu pokazywał pozycję i znowu oni rozmawiali. Siemion Furman miał najlepszy okres w roku 73, właśnie kiedy trenował Karpowa. Mówiono o nim również, że dużo lepiej gra białymi, uważano go za wielkiego teoretyka szachów. No tutaj gra czarnymi. I co ciekawe, był cichym bohaterem meczu Fischer-Spassky, ponieważ Fischer zastosował wzmocnienie Furmana, które Geller pominął, bo to Geller był największym specjalistą od Fischera i on przygotowywał Spasskiego. W tej partii Michał Tal ma białe, młody Tal, E4, C5. Tak się rozpoczyna obrona sycylijska. Pierwsze ruchy nie budzą wątpliwości, to znaczy ruchy białych. Skoczek F3, D4, ruch czarnych CD4, skoczek bije D4 i czarne zwykle idą skoczkiem na F6, skoczek C3 i dopiero ustawienie, czy tu jest skoczek na C6, czy pion na A6, czy pion na D6, czy pion na D6, które dwa elementy tej układanki są, od tego powstaje nazwa debiuta. To jest system współczesny. Dopiero posunięcie goniec G5 prowadzi do ataku Richtera-Rausera. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że w tej kolejności kiedyś grywano system smoczy. Jeżeli czarne w następnym ruchu zagrałyby G6, byłby system smoczy. Rauser wymyślił posunięcie goniec G5, które praktycznie uniemożliwia zagranie G6, bo czarne biją. Chociaż i w tej sytuacji są zwolennicy, jak na przykład Roman Dżindżihaszwili, którzy uważają i sporo racji mają, że można to grać i czarny nie ma żadnych problemów z osłabioną strukturą pionkową. Co ciekawe, również nazwiskiem Rausera kiedyś oznaczano atak przeciwko systemowi smoczemu. E6. Następuje transpozycja, czyli przeniesienie debiutu do systemu Scheveningen. Aczkolwiek no, w systemie Scheveningen goniec na G5 nie stoi dobrze. Hetman D2, A6. Posunięcie profilaktyczne, które nie puszcza na figur na pole B5, w szczególności skoczka. Aczkolwiek w wielu wariantach te skoczki, znaczy w wariantach, w wielu partiach skoczki na B5 się ofiarowywały. W ogóle w obronie sycylijskiej białe ofiarowują się najczęściej na tych polach. Na tych polach dokonują ofiar figur. Roszada. Jak widzimy, Tal ma bardzo agresywne zamierzenia. Goniec G7. W 1985 roku w Lwowie Tal grał F3, po B5, H4, H5. H5 jest korzystny dla białych. Król B1, król jak zwykle ucieka z linii C, żeby wieża na C8 go nie krzywdziła. Skoczek C6, goniec E2, hetman C7 i Tal wygrał. W partii w tekście zagrał F4.
Tenże Siemion Furman, kiedy grał w 76 roku przeciwko Aleksandrowi Bielawskiemu w pierwszej lidze mistrzostw Związku Radzieckiego, czyli w takim jakby odpowiedniku półfinału, grał B5. Po A3 profilaktyczne, że pion wszedł na B4. Goni C7, odbił pionem G. Białe atakują białe pola i po długiej walce partia skończyła się remi. F4, wieża C8. Skoczek F3. To takie posunięcie, żeby zmniejszyć wymian. Zmniejszyć liczbę wymian. Niektórzy tym skoczkiem wchodzą na B3, ale skoczek z F4 przygotowuje uderzenie E5. Hetman A5 i król broni pionka B1 i ucieka spod rażenia czarnej wieży. Dwa cele w jednym. W ten sposób uwalnia skoczka od obrony pionka A2. Przy okazji grozi kombinacja. Kombinacja grozi następująca, że jak koniś skoczy, to hetman zaatakuje hetmanka. I jak czarny hetman zbije białego, to nie będzie szacha, więc skoczek z D5 będzie mógł gdzieś tam wskoczyć z szachem, zrobić jakąś krzywdę. B5. B5. Goniec bije F6. Białe mają przewagę na białych polach. Mają figurę białopolową i dwie figury połówkowe. Czarne mają jedną figurę połówkową. Dla tych, co nie rozumieją, podpowiadam, że skoczek raz atakuje białe pola, raz czarne. W zależności od tego, na jakim polu stoi, a goniec zawsze atakuje pola. F5. Białe rozbijają pionki przeciwnika na białych polach, co jest logiczne. Typowe również dla tego wariantu i tej struktury. Teraz grozi ofiara jakości na C3. Trzeba się liczyć z późniejszym szachem, hetmanem na A2. Skoczek jest obrońcą pionka E2 i jego likwidacja może sprawić kłopoty. A3. Tal takie rzeczy widzi, wygania konisia i jednocześnie dodatkowo broni pionka A. Skoczek D4, ponieważ czarny skoczek był na C6, odszedł i wrócił. Biały był na D4, odszedł i wrócił. W tempach się wyrównał. Pozycja jest lepsza dla białych z tego powodu, że czarny król nie stoi bezpiecznie. Ale to, że on stoi bezpiecznie, to jedno. A druga rzecz, że czarne wieże nie współdziałają. To jest ich problem. Goniec E2. Goniec chce atakować punkt F7, punkt E6. Miałby dobre pole B3, ale tam nie zdążył zajrzeć. Król D8. Król ucieka z linii E. Wieża F1. Tu są pionki do ataku. Teraz dobrze było zagrać wieżą na F8. Co było lepsze? W partii nastąpiło wieża B8. No niby szykuje się ruch B4, ale to wszystko jest za wolne. Tal od razu stwarza problem. Bicie. Wieża bije F6. Malutka kombinacja w stylu Capablanki, nie w stylu Tala. Pogoniec F6. Hetman bije F6. Król C7. Hetman E7. Białe mają skoczka i piona. Ale naciskają na punkt D6. Teraz hetman B6, goniec G4 i trudno tu się bronić, ale
Zamiast hetman e7 jeszcze silniejsze było e5, że od razu rozbić. Nie można piona bić, trzeba zasłonić linię, na to występuje ofiara. Została odblokowana linia szósta, pion został odciągnięty. Hetman daje szacha. Wieża d5, są trzy piony za wieżę, to już dużo. Pion e prawdopodobnie weźmie figurę, wieże rozdzielone, hetman na aucie. I jeszcze czarny król jest pod atakiem. Wieża c5, wieża c7 i teraz wytrącenie hetmana ruchem b4. Hetman się nie mieści, musi przestać bronić wieżę. A jak przestanie bronić wieżę, to czarne dostaną mata. A jak wieża się uwolni, chyba najprościej w świecie wziąć hetmana. I tu białe powinny wygrać, bo za pionka e jeszcze coś skubną, a na razie wieża jest pod biciem. I jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Po wieża f6 nastąpiło b4, czyli widzimy, czarne się nie przyjęły, ale kontratakują. Następuje posunięcie wieża f5. Ktoś się pyta, czemu wieża poszła pod pion? Ano temu, że odsłoniła hetmana i zrobiła takie podwójne uderzenie. Wieża napadła na hetmana, sama jest broniona przez piona, hetmana jej nie może bić i czarna wieża jest zaatakowana. E5. Pion przesłania linię piątą, broniąc hetmana. Przesłanie dużą przekątną, broniąc wieżę. Bardzo dzielny pion. Och, jaki dzielny. Jednakże teraz są nowe kłopoty. Nowe kłopoty polegają na tym, że wieża rentgenem patrzy na króla. No ale jak wiemy, król sam poszedł. Kłopoty są tu. Wieża grozi zbić tu. Skoczek grozi skoczyć tu. Mnóstwo problemów. Nie pomagało teraz na przykład wieża C8. Proszę, kombinujemy jak tal przez 10 sekund. Tal by odszedł koniem do centrum. Napadłby na hetmana, zamykając linię B i A. Hetman został wygoniony z przekątnej. Pion odbiera jedno pole. Skoczek 2. Król 3. Teraz można dać szacha na B6. I jak król pójdzie, goniec wreszcie do czegoś się przyda, bo ten goniec specjalnie nie grał. Wydaje się, że czarny król nie ma ucieczki. Nie może zbić gońca, nie może się zasłonić, czyli mamy ścisłą definicję mata. Hetman B6. I to niespodziewanie dla wszystkich. Michał, syn Nechemiaka, Nechemiasza, przechodzi do końcówki, ale nie miał wyjścia. Za to uruchomi swoje piony. Zostawił wieżę. Wszystkim się zdawało, że tal zabierze wieżę, ale on postawił na maszerujące piony F i G. Wieża B8, F6, goniec stoi fatalnie, król i goniec dzielą wieżę, a B4 piona wziął i za wieżę ma konisia i dwa piony. Materialnie to jest mała przewaga, w końcówce lepsze są piony, tym bardziej, że one dochodzą. A jeszcze gońce, które chodzą po polach różnego koloru, stwarzają problemy. Gdyby teraz nastąpiło wieża G8, białe miały prostą grą G3, próba uwolnienia, C3, piony obronione, goniec bije A6, już są trzy piony. Wieża H4, H3, król E6 i pion F stwarza tyle kłopotów, że czarne mogą się poddać. Trzy piony to bardzo dużo. Simeon Furman postanowił połączyć wieżę, jakoś ratować pozycję, ale pion G idzie szybko.
Wieża G8. Pion H idzie szybko, pion idzie do H5, żeby na G6 powstała para złączonych pionków, ona zawsze lepsza. Pion nie może iść, no to go wieża wspiera. Wieża wspiera i tu zostaje koniś, którego czarne no nie mogą na razie atakować. E4. G5 najprostszej świecie. Ani goniec, ani wieża nie radzą sobie z parą złączonych pionów. Król E6. Goniec C4. Taka miła bakteryjka. Także król stanął niefrasobliwy i nieszczęśliwie. Król E5. I co ciekawe, znowu koniec nigdzie nie odskakuje. Tylko czarne grają G6. Grają G6, bo za dwa piony chcą wziąć dwie figury czarnych. Po figurce za każdego piona. Goniec H6. Skoczek E7. Wieża musi odejść. G7. Pole jest trzy razy kontrolowane, a tylko dwa razy bronione, więc na tym polu trzeba oddać jedną figurę, a potem na drugim drugą. Doskonała partia Michała Tala, który bardzo ładnie zorientował się, że nie musi kończyć ataku, że może technicznie zrealizować swoją przewagę w końcówce. Dziękuję za uwagę.